Siema, z tej strony Hogat. Dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w GTA 4 na trybie single player i powiem wam, taka podstawowa informacja, jeszcze do końca nie wyzdrowiałem, czuję się troszeczkę lepiej niż ostatnio, aczkolwiek jeszcze mnie trzyma, że tak powiem. Dlatego za wszelkie jakieś przerwy, dziwne rzeczy to przepraszam, ale jeszcze jestem trochę chory. A mówiąc trochę, w sumie jeszcze trochę. Także oczywiście przypomnę na początek, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, włączyć powiadomienia, jeżeli oczywiście chcecie te powiadomienia dostawać. No i powiem tak, nowy wygląd YouTube'a, no nie wiem, no dno totalne póki co dla mnie, no ale mam nadzieję, że wam się podoba. No nie wiem, nie ma opcji chyba powrotu na stary wygląd. Wczoraj na live była właśnie dyskusja: Hogaty, jak ci się podoba nowy wygląd YouTube'a? Ja tak myślę, o co chodzi, chyba mnie wkręcają. Okazuje się, że nie, że naprawdę jest nowy wygląd. No fajnie, że się tu, kurczę, podczepiłaś do mojego samochodu, babeczko. Ale okej, dobra, mniejsza o to. Dzisiaj mieliśmy w końcu zrobić to, co napisał GTMC, tylko znów o tym typie nie zapomnij, czytaj SMS. Tylko postaraj się nie zakochać się w tym gościu, to ma być interes, a nie przyjemność, pewnie ci już odpisał Roman. Gdzie internet był teraz? Takie pytanko. Czy my naprawdę musimy taki kawał drogi pojechać? Dobra, to ja po prostu tak, pojadę teraz tutaj do punktu docelowego i przeczytam za ten czas wszelkie tipy, które tutaj mamy. Dzisiaj są raczej krótkie tipy, ponieważ będę też misję robił, także lecimy dalej. Piotr Dalewicz napisał: w końcu nie będziesz tracił czasu na niepotrzebne randki. Dokładnie tak, tipów nie ma, ale są mapki, zawsze coś. Dobra, jeszcze Mallory dzwoni. Nico, I heard that Michelle was a cop or a fed or something. Is it true? I don't know what she is, but she was lying to us all along and now I'm paying for it. There was always something funky about her. I'm real sorry. No przynajmniej przeprosiłam Mallory, że zapoznała nas z Michelle, no. Przez nią tak naprawdę to wszystko tutaj tak się dziwnie poukładało. Także mapki od Danewicza, jak przeczytałem, no są, ale póki co te przypadkowe zdarzenia i znajdźki mnie tak mało interesują. Teraz chcemy porobić coś, misję. Wiktor N napisał: Hogaty, masz na sobie koszulkę Virtus Pro. Tak, miałem koszulkę Virtus Pro na sobie. Niestety to chyba był zły pomysł, bo no nie pykło, powiem tak, na turnieju chłopakom aktualnie. Przegrali chyba z Renegades i Navi do 7 i do nie wiem, 5 czy tam 3, no tak. No unlucky, powiem tak, wyszło chyba. Dobra. Dobra, zamknij tam mordę, ziomek. Zawsze babeczka była miła, która mnie tu witała. Siedź łeb. Odczytaj moją pocztę i teraz ten, randka z French Tom. Travis Young, proszę pomóż, sprawdź to. Brucey. French Tom, witaj, właśnie zobaczyłem, że jesteś mną zainteresowany. Żeby się ze mną umówić, musisz ustawić się w kolejce. A tak poważnie mówiąc, szczerze, odkąd dałem ogłoszenie, moja skrzynka odbiorcza jest zapełniona wiadomościami. Wiele odrzuciłem, ale gdy ujrzałem ciebie, wiedziałem, że nie jesteś taki jak inni. Zdaje się, że nie jesteś ani biedny, ani gruby. Dobry początek. Taki cudowny facet jak ja jest nieosiągalny dla życiowych pokrak. Sam zresztą wiesz, o co chodzi. Wpadnij do restauracji na 69th Street w Hove. Weź ze sobą portfel, bo ty stawiasz. Będę miał przy sobie czerwoną różę. Zazwyczaj jestem tam koło 8. Do zobaczenia, Tom Rivas. Okej, znam to miejsce, widzimy się tam, Niko. Wiadomość wysłana, dobra. Proszę bardzo, lecimy w takim razie. 8. Środa 8, która jest? Godzinę przed twoją randką z French Tomem wyświetli się informacja. Środa 1 jest w tym momencie, także do 8 mamy trochę czasu. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy uda nam się jakoś zapisać grę? Enter, organizator, wciśnij, aby zobaczyć w dzień, w którym masz coś do zrobienia. Koniec dzwonka. No to dzisiaj, bo jest środa. Ale do 8 rano jeszcze troszeczkę zostało, tak na dobrą sprawę. I teraz pytanie za 100 punktów, gdzie będzie ta randka?
W Hove. Gdzie było Hove w ogóle? Hove Beach, czyli prawdopodobnie gdzieś tam. Więc wiecie co zrobimy? Pojedziemy tam. Może akuratnie 8 rano się nam tutaj pojawi, bo ten czas nie leci jakoś tam strasznie wolno. A ja doczytam po prostu resztę tipów za ten czas. Mateusz Ludwik zapytał się też, czy Michel jest... Aha, w sumie napisał, bardziej nie zapytał się. Michel jest w GTA 5 misji, kiedy wbijałeś się przez okno do biura EAA. W końcu Michel jest agentką. I tak, sprawdziłem sobie to specjalnie przed nagraniem tego odcinka. Zobaczyłem, przypomniałem sobie cutscenkę. Tam Michael wbijał się przez okno. Oni torturowali tam ziomeczka, którego chyba później Trevor torturował, z tego co mi się wydaje. A w sensie my torturowaliśmy jako Trevor. I co tam było jeszcze? I ona się pojawia chyba po skoku na Human Labs. Czekajcie, ten co się helikopterem ląduje, nie? Na koniec, ona tam też jest i daje nam granat. Coś tam mówi chyba o tym, że nie trzeba wam grozić deportacją. Może tutaj taki pstryczek do Niko troszeczkę. I kurczę, w tym momencie ona się też pojawia po prostu. Tam może jeszcze się gdzieś pojawia. Jeżeli tak, możecie śmiało dać znać w komentarzach pod filmem. Z tego co widziałem, zauważyłem te dwie opcje, kiedy ona jest dostępna w GTA 5. Kakashi Hatake napisał: znów serii GTA 4 multiplayer z Irealem, please. Zirael pracuje, Zirael kończy studia, Zirael nie ma czasu, prawdopodobnie nie miałby też ochoty, skoro GTA 5 nawet nie zagramy, to tym bardziej GTA 4. Ale najważniejszą opcją jest taka, którą powtarzam już od bardzo dawna. Po tym jak usunęli serwery Game for Windows Live, nie działa mi GTA 4 na multi jak wielu osobom, bo działa tylko wersja steamowska, która mi nie działa po prostu. Nie mam jak zagrać, nie mam nawet możliwości zagrać, nawet jakbym chciał, a chciałem kiedyś zagrać jeszcze w to GTA 4, nie mogę, no dupa, nic nie mogę zrobić. Wolfi napisał: te odcinki mogły być dłuższe, bo fajnie się je ogląda. A dziękuję, Wolfi, dzięki. Okej, okay. Która jest godzina? Boże, dopiero trzecia, mamy... Ja pierdzielę, mamy do ósmej czas. Ja pewnie przytnę za chwilę tu nagranie i po prostu sobie przeczekam do tego czasu prawdopodobnie, ale jeszcze mamy protipy do przeczytania. Także smaczna czekolada napisał bądź napisała: co to za okazja, że grasz w GTA 4 i emotikonki? No myślę, że pytając się pod 20 odcinkiem serii, myślę, że można wywnioskować, iż przechodzę tę grę i robię to jako serię, nagrywam to jako serię. Dobra, bo to jest przypadkowe zdarzenie w sumie, możemy je zrobić przy okazji. Czy to jest ten? Ziomeczek? Czy nie ten? Comrades! Excuse me? Didn't I see you at Comrades, pal? Where? That bar, Mickey's place. I'm sure you was one of those cubby bastards used to come in there. I remember you. Yes, you were the drunk guy who fell over. That's about right. I was a mess. But I'm all sorted out now. I'm over that shit. Good for you. Yeah, yes, sorry. I'm a new man, not dependent on anything. No more drink, no drugs. Even gave up hookers. Everything. Good. Why are you telling me this? It's good to share. Cool. I'm a positive person now. Positive. I'm through with problems. Now they are just opportunities. Well, good luck with your opportunities. I've got to go. Oh no, wait. I know this is a lot to ask, but I was wondering. I owe a guy some money from my drinking days, and he's kind of angry. I don't suppose you could come along and keep him cool. I'm going to pay him back, please. Okay. No okej, okay. Niko zgodził się mu pomóc. Są zaraz przy Montauk w alejce. Pytanie, gdzie jest Montauk? Blisko, dobra. Mam nadzieję, że to szybciutko zrobimy sobie, to przypadkowe zdarzenie.
I'm waking up before dawn for crying. Wow, wstajesz przed południem, gościu! Ej, to w sumie ja nie wstaję czasem. Chociaż nie, no wstaję. Nawet jak później wstaję, to wstaję przed południem. No ja bym wolał chyba nie widzieć. Okej, może wolałbym nie wiedzieć jak. Dobra, idziemy tutaj, elo. Elonibur. No pomogę, bez obaw, dopilnuję, żeby wszystko było w porządku, dokładnie tak. You think money's gonna do it? Do you, Mel? Can't you remember coming over to my place, throwing the TV out the window, pissing all over my couch? Plummer would kick me out on the street. You got a lot of debt to pay, Mel. Zabierz Mela. Co to za ziomki jakieś były? Okej, okay, powiem tak, nieważne, no. Pokonaliśmy ich. Zabierz Mela do domu. No spoczko, spróbuję. Okej. Okay. Ja pierdziele, ale nas wydupiło. Just chill out, dokładnie tak. Dobra, niech wysiądą. Odjeżdżamy, lamusy. Dobra, oni tam zostali chyba. Czekajcie, słyszę jakby jakieś powiadomienie. Chyba nie, dobra, pomyliło mi się. W sensie zdawało mi się, że słyszę jakieś powiadomienie, jednak nie słyszałem. Dobra, prawdopodobnie tutaj się zakończy i tak wszystko. Chociaż nie. No dobra, wysiadaj, ziomuś, bo mnie policja ściga. A, dobra, już nie ściga. Okej, zrobiliśmy przypadkowe zdarzenie. Przez przypadek, ale zrobiliśmy jednak. Także, okej. Spoko. I zostało nam ile teraz czasu? Mamy 5:30, także jeszcze na spokojnie możemy tu porozmawiać. A mam jeszcze jeden komentarzyk do przeczytania, także zaparkuję sobie. Wręcz tam jest w restauracji, poszukaj go. Że w tej restauracji on miał być o 8, nie o 5:42. Tak na dobrą sprawę, jest 5:42 rano. W tej restauracji ma siedzieć o 5:42 rano, no nieźle. Ale przeczytam ten komentarz teraz. Tomasz Fierkowicz napisał: cześć Ogaty, mogłeś tę misję u Elizabety zrobić. Krótka jest, ale istotna dla losów tej dzielnicy. Okej. Okay. Tak cię będą nękać SMS-ami w sprawie geja. Hogaty, nie wiem czy to YouTube psuje, czy jakiś błąd twojego renderowania, ale gdy włączam u ciebie filmik z GTA 4, to mam rozmazany ekran i niektóre rzeczy się nie doczytują. Nie wiem jaką mam dać jakość, aby dobrze oglądać. Pozdrawiam. Najlepiej jak największą. Ja renderuję dosyć sporym bitrate'cie, to się obniża. Później wiadomo, no bo się nagrywa, później obniża przy renderowaniu, obniża przy YouTubie chyba do 15 000. I to wygląda dużo gorzej oczywiście na YouTubie niż podczas nagrywania, czy nawet podczas renderu, aczkolwiek nie powinno być takich rzeczy, bo u mnie czegoś takiego nie ma. Ani na filmie, ani na podczas oglądania. Teraz wprowadzili tego nowego YouTuba, może to przez to. Dobra, czy to jest ta restauracja? To jest chyba French Tom. Ma czerwoną rurę. Jezu, jaki gościu. A co to jest? Patrzcie, ja w garniaku przyszedłem. Hey, are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want? Takiego, który ma pewnie pieniądze. Money. Do you know Gay Tony? Runs Hercules and Maisonette 9. Gay Tony? Oops, Gay Flotar. Dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people. Dobra. You wanna go already? I'm not that easy, sweetie. I've seen guys pull weird shit out of their pants, but.
Zabij French Toma. No elo, ziomek, koniec. Chciałbym powiedzieć, że dostał strzała w dupę, ale no to by mogło dziwnie zabrzmieć w tym momencie. Okej, okay. O, oddał mi samochód. Jezu, jak poleciał! I się zaczepił jeszcze. Ja pierdykam. Co tu się stało? Nie mam pojęcia. Powiem wam, że tak, moglibyśmy pojechać prosto w sumie do Elizabety i zrobić kolejną misyjkę, a ja przy okazji zgubiłbym przynajmniej policję. Tak patrzę jeszcze na czas nagrania, spokojnie chyba myślę jedną misję jeszcze zrobimy. Dobra, nie chciało mi się tak naprawdę, może bym jeszcze coś usłyszał. Usłyszałem jedną dodatkową kwestię o geju Tonym, który będzie w dodatku, The Ballad of Gay Plotter Ups Tony, ale no tak naprawdę nie wiem, czy chciałem więcej słyszeć, chyba nie. Także mam nadzieję, że było ok. Brucey dał mi łapeczkę w górę, także ja jestem zadowolony, jeżeli o to chodzi. A jeżeli ma być ostatnia misja u Elizabeth, to mogę ją zrobić. O Jezu, ktoś mi pod maskę wszedł. Dobra, już nawet nie zwracam na to, co Brucey do mnie mówi, bo oczywiście on taką tam baję pisze, także już nawet nie mam siły czytać, czy w sumie raczej słuchać tego, co on mówi. Nie skupiam się na tym teraz kompletnie. Mam nadzieję, że nic ważnego po prostu. O, patrzcie, tutaj jest jakiś problem z renderem w tym momencie. Dwa razy mi się teren właśnie nie wczytał. Dobra, Antriczek oczywiście poleci. Najlepszy na świecie trik w GTA, jedyny z którego korzystam w tym momencie. Bo jest, no jest spoko po prostu, szybciej się przejeżdża. I to jest tak naprawdę największy plus, nie tyle, że nie muszę płacić, bo no 35 tysięcy mam w tym momencie ponad. Myślę, że jak na GTA 4 to jest nawet w porządku wynik. Aczkolwiek, no tak jak mówiłem, no szybciutko się po prostu jedzie. O Boże, jakie triki, stunty, proszę Państwa. Stunty samochodami w GTA. Dobrze, światła włączył. No, dobrze, już jednego nie ma. Okej, okay, proszę bardzo, na prawo jeszcze zakręć. Niki. Niki Cabron. Okej, okay, do Elizabety going to. Tylko będę musiał jeszcze niedługo sobie uzupełnić z powrotem armor i żyćko. Przydałoby się, może by mi tu uzupełnili, albo no ja będę musiał po prostu uzupełnić, tak jak powiedziałem. Wolałbym, żeby oni mi uzupełnili, w sensie gra za free. Ale pewnie tak łatwo nie będzie. Man, this is getting out of control. The police are all over me. I can feel them. So I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, all this work for nothing, man. Being tough in a man's world. Guess I wasn't so tough, huh? Jorge turned state? Everyone's a rat! Not me. Whatever! Open up, man! Who is it? It's the streets, man! Okay, hold on! All right, man. This is what Manny's all about, man. Manny. Now, word up, bitch! You better stop slinging that shit on my streets, yo! We don't want it anymore! Hey, OJ, you catching this? Rolling! Is this, Manny, for fuck's sake? The streets have spoken! Now leave my people alone! Yo, Nico! What are you doing here? Oh fuck! Ej, nie pamiętałem tego! I am not in the mood for this right now! Well, he said he was going to bust the dealer. Can you help me clean this mess up? There's a doctor and broker who can help. Come on. Let's put him in my car. Ej, tak naprawdę w tym momencie to ja bym najchętniej odstrzelił Elizabetę, ale no nie mogę. Ej, trochę kappa, bo naprawdę moje poczucie moralności mówi mi, żeby zamanego i kamerzystę ziomka, po prostu jakichś randomowych ziomków. Ale Manny, to był przyjaciel Mallory czy coś. W sumie Elizabeta chyba też jej przyjaciółka, ale
No nie wiem, no. Odstrzeliłbym najchętniej Elizabetę, wiecie, jeden za jednego, no by poszło. W sensie dwóch za jednego teoretycznie, ale many za Elizabetę. No, szczególnie, że kamerzysta był jako taki dodatkowy pik w drafcie, nie? Czy coś, można powiedzieć. Ej, no nie wiem, no tak czuję mieszane uczucia teraz do Elizabety. Kurde, no, czemu nie pozwolą mi zrobić tego, co bym chciał? Czyli odstrzelić ją. Dobra, przejeżdżamy środkiem. Albo nie. Lepiej zamknij bagażnik, jeśli tego nie zrobisz, policja może zobaczyć jego zawartość. Powiem tak! No nie zamknę już bagażnika. Przepraszam, zgub policję. No zamknąć nie mam teraz czego tak naprawdę. No trochę kappa wyszła, ale okej. No powiem to, no policja zauważy to. No jakby tego nie zauważyć, policja. Patrzcie, zatrzymaliśmy się tu, zaraz zgubimy policję. No ale i tak to zauważą, no. Zabierz zwłoki do lekarza, no spoczko, ale... Chowaj zwłoki do plecaka. No patrzcie, jadą pod prąd. I to zauważą, no wiedziałem, że tak będzie. Ja pierdzielę. Bagażnik mi się rozwalił przodem, wjeżdżając w jakiś kuźwa słup. Ja pierdzielę, dobra. Fajnie byłoby wiedzieć, przynajmniej powiem tak. Te zwłoki, przynajmniej nie działa na nie efekt ragdola, także chyba. Także nie powinny mi wypaść. To jest jedyny plus w tej sytuacji. Na dobrą sprawę. Dobra. Ja się naprawdę zatrzymuję. To nie żarty. Ej, bo oni mnie tu ładnie przygwoździli w tym momencie. Ej, fuckens, bo są cztery radiowozy. Tego się nie spodziewałem. Dobra, elo, frajerzy. Tak się robi policję na dzikim zachodzie. Dame. Dobra, skręcamy na lewo. Jezu, że nas to nie podniosło i nie wywaliło teraz. Dobra, jeszcze raz na lewo. Jak najwięcej skrętów z tą policją trzeba zrobić. Chociaż to dziwnie zabrzmiało, jak najwięcej skrętów z policją. No dobra, to może bez policji. Dobra, pojedziemy tutaj, żeby zgubić policję. Miejmy nadzieję, że się uda. I teraz tak, musimy obczaić sobie na pewno miejscówkę, gdzie mamy dojechać. Muszę zaznaczyć ją na mapie, żeby... Bo policja mnie na stówę będzie za chwilę gonić. Okej, to nie jest daleko. Dobra, to nie jest daleko, to jest na plus na pewno. Ale i tak sobie zaznaczę punkcik, żeby policja, która mnie będzie gonić jeszcze pewnie za chwilę, że w razie czego można było uciec prosto do lekarza. Przecież to ciekawy lekarz też musi być, skoro zwłoki zbiera. Kolekcjoner kości. Dobra, teraz przejedziemy tędy. Pamiętajcie, zaraz nas słup rozwali, naprawdę. Dobra, tu. Tyle tu nie było policfajów. Policfajów, żeby nie było policji. Nie było policji. Jest policjant. Jest policjant. Okej, przejechaliśmy. Elo. Były problemy, ale udało się. Otworzył bagażnik, którego nie miałem. Natural causes? Of course. Seems like a bullet in the natural as it gets in this town. They weren't sick, were they? No? Had a few problems with sick bodies. No one wants a liver if it's riddled with tumors, huh? Know what I mean? No. Shit. Looks like the bullet went right through this one's eye. Ja rozumiem, o co chodzi. Fine. Can I leave you with these or what? Sure. I'll have these organs out on the street in no time. They're gonna help a lot of folks. He'd been trying to help the streets his whole life. Maybe he'll actually be doing it now. No okej, proszę państwa, jak widzimy... Morał z tego był taki, że Manny chciał pomóc ulicy i najbardziej pomógł swoją śmiercią teoretycznie, tak jak to Niko powiedział. Ej, jak kupimy wodę, to odnowi mi się życie. Witam pana sprzedawcę. Ja chcę kupić trochę... To sprunka wziął, a nie wodę. Tak naprawdę. Tak, odnowiło mu się życie. Elizabeta. The doctor has that stuff. Ending.
No załatwiłaś Manego w tym momencie tak naprawdę, to ja bym odstrzelił ciebie! Bang, bang! Kurde, Elizabeta! Kurde, tak to się powinno kończyć. Dobra ludzie, na dzisiaj zakończymy sobie ten odcinek. Ostatnia misja, nie wiem czy to była ostatnia misja w sumie u Elizabety, ale na pewno... Okej, dobra, to oczywiście koniec, musiałem przerwać, bo mi się kurczę odbiło. Także, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia. Jeżeli chcecie oczywiście dostawać, czy mieć większą szansę na to, że te powiadomienia do was dojdą. Jeszcze SMS od Bruce'ego. Na koniec przeczytaj o swojej gorącej randce na stronie Liberty 3. Bracie, to gówno mówi, że wyglądałeś starzej. No Boże, no dobra Bruce, dzięki. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się. No i na razie, cześć!